kochani, bądźcie pozdrowieni w uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy, bo mija 50. dzień od zesłania, przepraszam, zmartwychwstania naszego Pana. Pan, który obiecał nam Parakleta, Ducha Świętego, Pocieszyciela, dopełnia tej obietnicy, posyła nam Go w sposób szczególny. Oczywiście to nie jest jedyny dzień, gdzie możemy prosić o Ducha Świętego, bo faktycznie ten kanał między Jezusem, niebem a nami jest szczególnie otwarty dzisiaj i możliwość Ducha Świętego jak najbardziej jest tutaj najbardziej wyrazista. Natomiast, moi drodzy, my Bożego Ducha możemy i powinniśmy przeżywać zawsze. Piękne jest to, że my mamy tchnienie od samego pomysłu Boga na nas. On tchnął, zobaczcie, w Adama i Ewę, kiedy stwarza ruacha, czyli tchnienie życia w nozdrza. W sposób szczególny ten duch uroczyście dany nam jest i potwierdzony w sakramencie chrztu. Zwielokrotnione jego działanie przez sakrament bierzmowania. Więc kochani, mamy pełnię ducha, tylko czystego korzystamy. Ta uroczystość ma nam o tej możliwości przypomnieć. Moi drodzy, dla mnie osobiście Duch Boży, tak jakoś ostatnie dni na to wskazują, pokazuje się jako ten, który jest dobry. Tu w parafii śpiewaliśmy ostatnio akatyst i refren mówił o tym, który jest dobry. Duch Święty, Jego imię dobro. Znaczy takie imię? Jezus ma, nazywa młodzieniec, nazywa Jezusa nauczycielu dobry. Ale o Duchu Świętym rzadko mówi się, że jest dobry. Chociaż wiemy, że Ojciec, Syn i Duch Święty tworzą jedność. Chociaż mamy troistość osób. Kochani, ale właśnie, potrzeba nam odkrywać dobro naszego Boga. W mocy Bożego Ducha. Że to dobro złożył w nas, bo stworzył nas jako bardzo dobry, a wszystkie byty wokół nas jako dobre. To my będziemy im nadawać wartość. Jeżeli współpracujemy z Bogiem, który jest dobry, będziemy tym rzeczom nadawać dobrą wartość. Możemy je dobrze wykorzystać. Możemy widzieć to dobro, zasiewać, rozsiewać to dobro. I to jest, moi drodzy, ta druga myśl taka, która chodzi za mną, to jest to zobaczenie działania Bożego Ducha. Najbardziej widzę Jego działanie przez natchnienia. Kiedy czasami proszę, a jeszcze częściej one przychodzą. Takie natchnienia, powiedzielibyśmy językiem poetyckim, taką wenę. Takie uderzenie. I bądź, proszę Cię, bracie, siostro, czujny, bo jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeżeli Jezus jest dla Ciebie ważny, szukasz tego Jezusa, to prawdopodobnie przynajmniej raz w tygodniu takie natchnienie będzie do Ciebie przychodziło. Co z nim zrobisz? Oczywiście sprawa pozostaje otwarta. Ale będzie przychodziło natchnienie jako pewnego Pana, który jakiś czas temu do mnie podszedł i że miał takie przynaglenie, żeby powiedzieć mi i za coś tam podziękować. A ja w tym dniu miałem taką słabszą formę psychofizyczną, gorzej się czułem. I to Jego Słowo, kiedy dał się przekonać Duchowi Bożemu, temu natchnieniu, powiedz to, przełamał, jak sam mówił, swój lęk, swój strach, się bał, było dla mnie pocieszeniem Jego Słowo. Ja mu to powiedziałem. Gdybyś mi tego nie powiedział, ja bym miał do końca zepsuty dzień. A tak to ubogaciłeś mi dzień, rozweseliłeś go. Bracie, siostro, o to chodzi. Słuchać Bożych natchnień, to może nie będą od razu zaproszone do nie wiadomo jakich wielkich rzeczy. Na te też przyjdzie czas. Ale one przychodzą po tych małych. Pamiętacie, co Pan mówi? Jeżeli ktoś jest wierny w małych rzeczach, nad wielkim go postawię. Jeżeli zaczniemy słuchać Bożego Ducha i być wierni jednemu chociaż w tygodniu natchnieniu, takiemu małemu, do uczynienia jakiegoś małego dobra. Natchnienie, by na przykład uśmiechnąć się do swojej żony. By na przykład zauważyć ucznia, który siedzi sam na korytarzu i powiedzieć, zapytać, jak się czujesz, czy czegoś ci nie potrzeba. Gdzie pożyczyć dobrego dnia jakiejś osobie w pracy. Przez te małe rzeczy Bóg będzie cię prowadził do większych. Coraz większych otwarć na Bożego Ducha, no i do zaproszenia, by wykorzystać te tchnienia w codzienności. Bracie, siostro, niech Duch Boży, Duch, który jest dobry, który zachęca, udowadnia dobro w nas i wokół nas i zachęca, by to pomnażać. Duch, który jest natchnieniem i chce jakby wiatr przechadzać się między nami, przebiewać nasze serca, umysły, otwierać na dobro. Niech Was umacnia, towarzyszy. Proście o te i wiele innych darów Bożego Ducha, mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, pojaźni Bożej. Siedem ich mamy, ale wiecie, że siedem to pełnia. Przez nie wyrażają się wszystkie inne, w nich wyrażają się wszystkie inne. Błagajcie.
Tak jak Jan Paweł II, niech wstąpi do mnie i odnowi ojcze ziemię mojego serca, mojej rodziny, mojego małżeństwa, mojej ojczyzny, mojej parafii, mojego miasta, mojego środowiska pracy, szkoły. Niech was Bóg strzeże, prowadzi, wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.